Dzień dobry, moi kochani. Z tej strony Kasia Podróż Mistyczna. Witam Was bardzo serdecznie. Moi kochani, zapraszam Was na czytanie. Dzisiaj robimy takie czytanie z serii Od Was dla Was. To jest czytanie dla Was od Agnieszki. Agnieszko, dziękuję Ci za ten podarunek. Agnieszka przyszła do mnie z takim tytułem Rozmowa z duszą. To będzie takie czytanie z wyborem talii. Macie również do każdej talii przyporządkowane pudełeczko. Możecie się oczywiście pokierować wyglądem pudełeczka, talii, numerem talii. Możecie wybrać oczywiście więcej niż jedną opcję. Czasem bywa tak, że informacja, której potrzebujecie, jest zawarta w każdej opcji albo w dwóch opcjach. Także możecie sobie dokonać wyboru. Za chwilkę pokażę tutaj właśnie talię i pudełeczka. Będziemy sobie zadawać takie pytania. Będziemy zadawać pytania duszy. Kierować te pytania będziemy do duszy i zobaczymy, co dusza chce nam powiedzieć. Słuchajcie, w każdym czytaniu, w każdej opcji sięgnę również po dwie talie, które otrzymałam właśnie jako podarunek od Agnieszki. Agnieszka, jeszcze raz z serca dziękuję za ten piękny prezent. Słuchajcie, będziemy korzystać z takiej talii jak Mądrość Ukrytych Królestw, Colette Byron Reid. Chyba tak to się czyta. Bardzo lubię tą autorkę. Ona tworzy takie talie baśniowe i będziemy korzystać jeszcze z takiej talii również bardzo znanej autorki, która zajmuje się tematyką aniołów, dr Doreen Virtue i Mistrzowie Duchowi. Obydwie te talie użyję do każdej opcji. Słuchajcie, a teraz pokazuję talię. Talia numer 1. I do tego mamy takie pudełeczko. Talia numer 2. I do tego mamy takie pudełeczko. Talia numer 3. I do tego mamy takie pudełeczko. Także słuchajcie, wybierajcie sobie, możecie oczywiście zatrzymać filmik. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne, nie wszystko musi z Wami rezonować. Ważne jest to, żeby nauczyć się rozróżniać to, co jest dla Was, a to, co dla Was nie jest. Podchodzić do każdego czytania z dystansem. Pamiętajcie, że karty to nie jest wyrocznia. Karty pokazują pewien potencjał. Także z dystansem, z lekkością nie przywiązywać się do tego. Pamiętajcie również, żeby niezależnie od tego, co usłyszycie, wszystko konsultować ze sobą. Wasze decyzje, wasze wybory są wasze, to jest wasza odpowiedzialność i to ma być w zgodzie z wami przede wszystkim. Ok, niezależnie od tego, co usłyszycie. Co jeszcze? Głównym celem moich czytań jest otwarcie lub też poszerzenie przestrzeni zrozumienia tego, co się dzieje w przestrzeni wewnętrznej i na zewnątrz. No i mam nadzieję przy każdym czytaniu, że właśnie w czytaniu poprzez czytanie takie zrozumienie może przyjść. Dobra, zapraszam Was oczywiście do czytań indywidualnych. Możecie się ze mną skontaktować poprzez maila. Maila znajdziecie w opisie pod filmikiem, jak również w głównym opisie na moim kanale. Zachęcam Was również do wspierania mojego kanału poprzez linki Buy Coffee Tu. Możecie postawić mi kawkę. Kawkę bardzo lubię.
lub też możecie też wesprzeć mnie przez PayPal i również bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. No dobrze, przechodzimy do setna. Zaczynamy od talii numer 1. Te talie sobie odłożymy na bok. Talia numer 2, talia numer 3. Pudełeczko postawimy sobie tutaj, żeby było widoczne. Może nawet w ten sposób. O, może się to nie otworzy. No i zaczynamy. Słuchajcie, wyciągniemy sobie 5 kart. Jeżeli będzie potrzeba na większą ilość, to oczywiście to zrobimy. To jest nowa talia i ona mi się jeszcze jest taka. Oporna w kasowaniu, jeśli mogę to tak nazwać. Dobrze. Słuchajcie, dobrze. Wyciągamy sobie 5 kart. I pytania są następujące. Co chce mi powiedzieć dusza? Co chce Wam powiedzieć dusza? Co chce powiedzieć dusza? Czego nie widzę, a dusza chciałaby, żebym zobaczyła, zobaczył. Co jest do uzdrowienia? Co jest pięknego we mnie, a czego nie dostrzegam? Jakie dary i talenty posiada moja dusza? Słuchajcie, jedyneczki. Moje drogie jedyneczki, mam wrażenie, taka pierwsza informacja dla Was, mam wrażenie, że okres wiosny może być dla Was bardzo ważny, kluczowy. Tutaj może się zadziać jakieś odrodzenie, narodziny, no i manifestacja obfitości, bo widzę to nie tylko w tym pudełeczku, ale również w karcie królowej buław pod spodem talii. Manifestacja obfitości. I mam wrażenie, że to był bardzo długi okres czasu pracy. Taka praca w skupieniu, taka być może nawet czasami mozolna, w osamotnieniu, w ukryciu, w ustronnym miejscu, z dystansu, może w jakiejś odległości. Ta praca mogła zająć naprawdę bardzo dużo czasu. Widzę to nawet w latach, 8 lat. Bardzo dużo wysiłku włożonego, nie tylko takiego fizycznego, ale również mentalnego. Ta praca mogła być związana właśnie z takim procesem zmiany sposobu widzenia, postrzegania, praca z cieniem, przepracowywanie różnych lęków, blokad i praca również poprzez różnego rodzaju relacje. Tak? Różnego rodzaju. No i tutaj właśnie odczuwam, że ten okres wiosny może być ważny, może być kluczowy. Co chcę powiedzieć Wam dusza? Pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, jak popatrzyłam na tą kartę, to usłyszałam słowo komunikacja. Wsłuchajcie się w głos Waszej duszy.
Wsłuchajcie się w tą przestrzeń wewnętrzną, wsłuchajcie się w swoją głębię, bo dusza chce Wam coś zakomunikować. Ja może nawet nie powiem w tym czytaniu, o jaką komunikację chodzi, bo dla każdego z Was to jest coś indywidualnego. Natomiast dusza chce Wam coś zakomunikować, tylko żeby tą duszę usłyszeć, to trzeba właśnie wyciszyć się. Pozwolić sobie na taką przestrzeń, w której mogę usłyszeć siebie. Nie bać się tego, co mogę usłyszeć. Bywa czasem tak, że to, co do nas dociera, nie do końca jest tym, czego się spodziewamy, czego oczekujemy, czego chcielibyśmy. Tak? Więc tutaj, słuchajcie, dusza zachęca do tego, żeby otworzyć się właśnie na tą rozmowę, na ten dialog, na tą komunikację. Okay? I słuchajcie, takie informacje mogą docierać w różny sposób. I to często pochodzi z takiej przestrzeni w głębi nas samych. Tam jest spokój, tam jest wyciszenie. Tam jest mądrość. Z tamtej przestrzeni pochodzi ten głos. Okay? I to może się pojawić w formie no, różnej, pewnego odczucia, jakiejś myśli, przebłysku, taki moment zrozumienia. Odpowiedź, która przychodzi znikąd, podpowiedź, która przychodzi znikąd. To może też się pojawić w formie takiej od zewnątrz, czyli słyszymy coś w jakiejś rozmowie, widzimy coś, doświadczamy czegoś i to nam przynosi jakieś zrozumienie. Także otworzyć się na tą przestrzeń wewnętrzną, bo stamtąd popłynie komunikacja, ale ona może przyjść również w formie takiej zewnętrznej. Może to dotyczyć... słyszę słowo pasja. Może to dotyczyć, słuchajcie, pasji. Może poszukujecie waszej drogi, waszej ścieżki, celu. Może trochę zagubiliście się w tych poszukiwaniach. Gdzieś w Was pali się jakiś płomień inspiracji i mam wrażenie, że to chce być dostrzeżone. Tylko tak jak mówię, trzeba się na to otworzyć. Ok? Trzeba się na to otworzyć. Ta komunikacja też może przyjść poprzez kogoś. Tutaj mamy króla buław. To może być ktoś, kto cieszy się autorytetem, poważaniem, szacunkiem. Ktoś, kto zbudował sobie pewną renomę w jakimś środowisku, w jakimś społeczeństwie. To słowo autorytet tutaj jest ważne. Ktoś, kto jest dla Was autorytetem. Ta komunikacja może się przejawić poprzez tą osobę. To może być ktoś spod znaku ognia, baran, lew, strzelec, ale niekoniecznie. My tutaj mówimy o energii. Karty wskazują na energię. Ale tutaj też widzę kogoś takiego kreatywnego. Może z obszaru sztuki, jakiś performer, ktoś, kto może zajmuje się czymś takim nietuzinkowym. Może też ta informacja przyjść od tej energii, albo wy. Może Waszą pasją jest właśnie coś takiego nietypowego, nietuzinkowego, niecodziennego. Może warto na to popatrzeć, może warto się na to otworzyć.
Może w ten sposób macie jakoś służyć. Jak mówię służyć, to jest szerokie znaczenie. Więc słuchajcie, otwórzcie się na dialog z waszą duszą, bo wasza dusza chce wam coś zakomunikować. I to będzie indywidualne dla każdego z was. Czego nie widzę, a dusza chciałaby, żebym zobaczyła, zobaczył. Słyszę coś takiego. Masz w sobie różne postacie. Masz w sobie różne aspekty. I te różne aspekty przejawiają się w różnych momentach twojego życia. I one nie są oddzielne, nie są odseparowane. One się łączą ze sobą i tworzą wspólną całość. Tworzą ciebie. Nie odrzucaj tego, co cię tworzy. Okej? I oczywiście, słuchajcie, jeżeli uważacie, że jakiś aspekt wam już nie służy, no to oczywiście pracujemy z tym aspektem, tak? Jeżeli mamy chęci do tego, żeby z tym aspektem pracować. Natomiast może chcemy ten aspekt jakoś odsunąć od swojego życia. Natomiast tutaj, ja widzę tutaj właśnie tą różnorodność. Jesteś różnorodna, różnorodny. Otwórz się na tą różnorodność. Jesteś jak kolorowy wachlarz. Te aspekty ci służą. Możesz tych aspektów, możesz po te aspekty sięgać w różnych momentach twojego życia. One mogą asystować, one mogą pomagać. One mogą ci pomagać rozwiązywać, tworzyć, kreować. One jakoś wyrażają ciebie i łącznie tworzą ciebie, tworzą tą całość. Z drugiej strony, tutaj jest też jeszcze, powrócę do tego, zachęta do tego, żeby te aspekty balansować. Utrzymywać je w pewnym balansie. Ok? Czasem będzie bardziej potrzebny ten aspekt, innym razem inna strona, wykorzystanie innej cechy, innej umiejętności, jakiegoś innego talentu. Starać się tego nie nazywać, nie interpretować. My nauczyliśmy się nazywać i interpretować i to zapewne też jest potrzebne. Natomiast tak naprawdę wszystko ma te dwie strony siebie. Tak jak moneta ma dwie strony, tak każda cecha, każdy aspekt, każda energia ma w sobie to światło i ten cień. Tak? Może nie trzeba tego zawsze nazywać i określać i interpretować. Chodzi o to, z jaką intencją my to wykorzystujemy. Ok? Czy do budowania, czy do czegoś innego. Więc to zachowywać w balansie. Słyszę też coś takiego. No właśnie, tutaj chodzi też o tą akceptację siebie. Może wydaje się, że okej, ja przy tej karcie słyszę coś takiego. Jesteście bardziej w balansie, w równowadze. Jesteście już w jakimś punkcie, który jest bardziej stabilny, niż może wam się wydawać. Czyli wy siebie możecie jeszcze odczuwać tak,
Okej, taka jakaś dysproporcja, rozproszenie. Nie wiem, dlaczego chcę powiedzieć coś takiego, rozkładanie się na części, dezintegracja. Może tak się czujecie. Ale w rzeczywistości jest dużo więcej w Was spójności i zintegrowania, niż dajecie sobie na to kredyt. I może tego nie widzicie. Więc słuchajcie, albo to już jest, ale tego nie widzicie, albo i tego nie widzicie, albo trzeba jeszcze nad tym popracować. Czyli jest potrzebne więcej balansu, więcej równowagi, więcej takiego obiektywnego spojrzenia, dostrzeżenie prawdy. Więcej może takiego zrównoważenia emocjonalnego. Uspójnić się. Może być też tak, że będzie konieczny wybór pomiędzy dwiema opcjami. I jeżeli, słuchajcie, jesteście w takim punkcie dokonywania wyboru, to popatrzeć na sytuację obiektywnie, sprawiedliwie, podejść do tego właśnie z taką równowagą emocjonalną, popatrzeć na fakty, wziąć pod uwagę fakty, nie zaprzeczać rzeczywistości i z tego poziomu podjąć decyzję. I słyszę też takie słowa wyższa perspektywa. Postarajcie się zobaczyć z wyższej perspektywy i z szerszej perspektywy. Tutaj też może być jakaś taka informacja dotycząca tego, że jakiś proces dobiega końca, zbliża się zwieńczenie jakiegoś procesu. To może też dotyczyć, słuchajcie, nie tylko takiego procesu na przykład rozwojowego, czy jakichś okoliczności, jakiejś sytuacji, w której byliście, jesteście, ale też to może dotyczyć no, takiego procesu na przykład sądowego. Tak? Może jesteście w coś zaangażowani i ten proces dobiega końca i wyrok, jaki będzie wydany, będzie sprawiedliwy. Cokolwiek to może oznaczać. Co jest do uzdrowienia? Dwa kielichy. No, może tutaj jest potrzebne uzdrowienie jakiejś relacji. Dwa kielichy często mówi o miłości, o takim głębokim połączeniu. Może mówić o przyjaźni, czy o relacji, czyli jakaś relacja w waszym życiu może wymagać uzdrowienia. I to może być taka relacja, słuchajcie, w której jesteście w tym momencie. To może być relacja z partnerem, to może być relacja, nie wiem, z rodzicem, z przyjacielem, ze współpracownikiem, z pracodawcą, z kimś jeszcze innym w waszym życiu. Może tych relacji jest kilka, może te relacje wymagają takiej większej otwartości i chęci dojścia do wspólnej przestrzeni, chęci dojścia do pewnego porozumienia, czyli szukać raczej pojednania niż udowadniania swojej racji. Słuchajcie, jak my szukamy pojednania, to nie oznacza to, że my się wycofujemy z naszych obserwacji, pewnych ocen sytuacji. To nie musi takie być, ale trzymając się swoich pewnych przekonań odnośnie danej sytuacji, możemy się też otwierać na punkt widzenia tej drugiej strony i możemy poszukiwać no, wspólnej przestrzeni w tym, i ja coś takiego tutaj czuję, poszukiwać raczej wspólnego punktu, wspólnej przestrzeni pojednania i robić to poprzez pewną otwartość, aniżeli kierować się ego i trzymać się swoich racji. To nie oznacza tego, że my rezygnujemy
właśnie z tych swoich, ze swojego punktu widzenia, ale mamy w sobie większą otwartość na dostrzeżenie tej drugiej strony, na dostrzeżenie szerszego obrazu, na dostrzeżenie prawdy, która nie musi być nasza. To może też dotyczyć jakiejś relacji, która była, ale jeszcze się nie uzdrowiła, czyli ta relacja mogła się zakończyć, ale rana jeszcze jest otwarta, czyli tutaj to może jeszcze wymaga jakiejś uwagi, jakiejś atencji, przyjrzenia się temu, przeżycia tego, ukochania tego, otulenia tego, czy otulenia się w tym. Może to też takie być. I słyszę też takie słowa dojście do porozumienia i to może dotyczyć takich spraw biznesowych, zawodowych, inwestycyjnych, tutaj czy jakichś takich decyzyjnych, na przykład decydujecie o czymś, z kimś macie różnicę zdań i tutaj znowu uzdrowienie tej sytuacji polegałoby na tym, że dochodzi do porozumienia. I też słyszę pojednanie ze sobą, czyli może jest potrzebne pojednanie ze sobą. Cokolwiek to oznacza, dostrzeżenie siebie, dostrzeżenie swojej wartości, popatrzenie na siebie tak prawdziwie i z miłością, akceptacja siebie, ale też może wybaczenie sobie za jakieś błędy, które się popełniło. Może coś Wam ciąży, może macie jakieś poczucie winy. Może warto się ze sobą pojednać. Wybaczenie ma ogromną moc. Ono nie zawsze jest łatwe, tak? Natomiast ono ma ogromną moc. My się lubimy utożsamiać z pewnymi charakterami w nas samych. To często pochodzi od jakichś zdarzeń, których doświadczamy i potem się z tym utożsamiamy. I to utożsamienie się nie zawsze służy. Chodzi o to, żeby uwolnić się od tego utożsamiania się i poszukać tego wybaczenia i tego pojednania. Może trzeba wybaczyć komuś. Może warto poszukać tej przestrzeni. Dobrze. Co jest pięknego we mnie, a czego nie dostrzegam? Wiecie, co ja usłyszałam przy tej karcie? Piękny jest w tobie twój ból. I to wcale nie jest zachęta do tego, żeby poszukiwać tego bólu, żeby się przy tym bólu upierać, żeby się w ten ból jakoś zatapiać, tylko żeby docenić też wartość tego bólu, przez który przeszliście i może przechodzicie. Ten ból zawiera w sobie piękno. My nie lubimy bólu. Nie lubimy bólu ani fizycznego, ani emocjonalnego, ani duchowego. Nie lubimy bólu ani fizycznego, nie lubimy bólu. Z wiadomych powodów, tak? Ból to cierpienie. Natomiast ból zawiera w sobie ogromną wartość. I może trzeba dostrzec to, że wasz ból ma w sobie wartość, że on jest piękny albo prowadzi do czegoś pięknego. Może warto popatrzeć na ten ból inaczej. Może warto popatrzeć na ten ból inaczej. Może ten ból wzmacnia, pokazuje wam waszą moc. Odkrywa coś przed wami, odkrywa przed wami nieznane dotąd tereny, nieznane dotąd obszary, nieznane dotąd aspekty. Ok? Piękna jest też wasza moc, która, chcę powiedzieć, dopiero się rodzi, dopiero się wyłania.
Jak mówię, że ona się dopiero rodzi, to nie chodzi o to, że jej nie ma, tylko ona się jakby odkrywa. Czasem ta moc zostaje jakoś stłamszona, zakryta, przykryta, zduszona z jakichś powodów, z jakichś przyczyn. I właśnie ona wymaga często takiego pobudzenia. I to pobudzenie też często odbywa się właśnie poprzez doświadczenia, które są bolesne. I tutaj rodzi się, wyłania się, odkrywa się wasza moc. I ona jest piękna. Słyszę też słowo piękno. Dostrzeżcie swoje piękno. I nie chodzi tylko o piękno fizyczne. Całość, cała energia, która was tworzy. Wszystkie te obszary duchowy, emocjonalny, mentalny, fizyczny. Wszystko, co wysyłacie do świata. Tutaj też mam taki przekaz, przepraszam, że jeżeli jesteście w jakiejś takiej trudnej sytuacji, doświadczacie jakiegoś właśnie bólu, straty, to może też być ból fizyczny, jakaś dolegliwość ciała, może nawet jakaś choroba, to myślę, że tutaj, słuchajcie, lato przyniesie ukojenie, wzmocnienie i ożywienie. Osiągnięcie witalności. Lato może być ważne, zwłaszcza odczuwam sierpień. Tutaj może nastąpić poprawa, znaczna poprawa, wyzdrowienie, uzdrowienie, uleczenie, cokolwiek to dla was oznacza. No i ostatnie pytanie do duszy. Jakie dary i talenty posiada moja dusza? Ma w sobie bardzo dużo silnej woli. To jest to, co odczuwam w kole fortuny. Silna wola, taka zapartość, taka pewna upartość w dążeniu do celu, w dążeniu do tego, żeby pokonać przeciwności, żeby pokonać przeszkody. Nic tej duszy nie zatrzyma. Ona idzie jak burza. Ma umiejętność w sobie właśnie pokonywania tych przeciwności i wchodzenia w nowe cykle. Nie boi się nowego, nie boi się tych nowych początków, nie boi się tych nowych przestrzeni, nie boi się odkrywać tych nowych przestrzeni. Tutaj może być, słuchajcie, wy jedyneczki możecie mieć takie życie dość bujne, nawet burzliwe w niektórych momentach. Może następować dużo zmian w waszym życiu i wasza dusza ma ogromną umiejętność adaptacji. Macie ogromną umiejętność adaptacji. Przy tym bardzo silne połączenie z energiami kosmosu, z mądrością kosmosu. Tutaj mamy tą energię żeńską, kapłanki, mistyczki, czyli mogą być też takie umiejętności, zdolności na rozwój duchowy, zdolności ezoteryczne, zdolności uzdrawiania siebie i innych, niesienie takiej wiedzy duchowej. Tutaj może być też bardzo silna łączność z kobiecością, z kobietami. Może być tutaj służenie kobietom, jakimś celem, marzeniem, misją szeroko pojmowaną. Przychodzą mi też do głowy takie słowa jak pielęgniarstwo, położnictwo, piękno, estetyka, sztuka, mistycyzm. Niesamowita głębia, docieranie do głębi. I
widzę też takie zanurzanie się w wodzie, więc może tutaj chodzi o jakieś takie zainteresowania związane z wodą, pływanie, nurkowanie, eksplorowanie poprzez to. Macie ogromną moc manifestacji. Słyszę nawet takie słowa, co pomyślicie, to się dzieje. I może chodzić o to, że wasze umiejętności manifestacji nabiorą tempa. Tak wchodzimy, że tak powiem, no, w erę wodnika. Tutaj Pluton jutro będzie wychodził z koziorożca, wchodził w wodnika. Że tak powiem, życie nabiera tempa, energie nabierają tempa i mam wrażenie, że ta manifestacja też będzie nabierała tempa. Ogromna umiejętność manifestacji, alchemia, tworzenie, kreowanie, tworzenie czegoś z niczego. Ogromna kreatywność. Ogromna kreatywność i bardzo duża umiejętność podejmowania decyzji, również ryzykownych. Może być tak, że albo wasze życie łączy się z jakimś takim częstym podejmowaniem decyzji, albo wasza ścieżka tak właśnie prowadzi, że są decyzje, albo będziecie wkraczać w taki czas, w którym szybkie decyzje będą potrzebne. I w tych decyzjach, słuchajcie, kierujcie się intuicją. Intuicją. Trochę takim pierwszym przeczuciem. W pewnym sensie. Będziecie, nawet jeżeli to, co zostanie wam pokazane w tej decyzji, będzie wbrew logice, ale będziecie czuć w sobie, że to jest tym, to może warto pójść w tą stronę. Czyli słuchać tego głosu w sobie, słuchać tego głosu wewnętrznego. I umiejętność jeszcze macie taką, że umiecie tworzyć obfitość. Również taką materialną. Nie wykluczam tego, że jakimś waszym zadaniem jest stworzenie czegoś, co będzie służyło tą obfitością wam i innym. Dobrze, moje drogie jedynki, wyciągamy sobie jeszcze karty z Mądrości Ukrytych Królestw. Zobaczmy, co wam się pojawi. Zwierzę, które wam towarzyszy w tym czasie albo jest waszym przewodnikiem, to jest orzeł. Widzę orła. Orzeł, może dla niektórych wąż. Kartograf przeznaczenia. Prawdziwy cel, natchnienie, wolna wola. Taka karta wam wypadła. Poczekajcie, czytamy. Kartograf przeznaczenia. Kartograf przeznaczenia 88. I czytamy. Kiedy zjawia się kartograf przeznaczenia, daje ci do zrozumienia, że otrzymujesz szansę przekształcenia losu w przeznaczenie. Każda ludzka istota przy narodzinach dostaje jedyną w swoim rodzaju mapę, na której widnieją tysiące krzyżujących się ścieżek. Twoja mapa przeznaczenia pokazuje wszystkie te miejsca, do których dane jest ci się udać. Miejsca, w których zostaniesz wezwany do rozwoju w kierunku najwyższych aspektów ja. Pamiętaj o tym, że jesteś Bożą iskrą, która stąpiła na ziemię, aby doświadczyć siebie w ludzkiej postaci. Dlatego twoja ścieżka jest jedyna w swoim rodzaju, w pewien sposób z góry ustalona. Los natomiast symbolizuje wydarzenia, które miały się wydarzyć w twoim życiu i których nie jesteś w stanie zmienić. W zależności od tego, w jaki sposób reagujesz na okoliczności życiowe, los zostaje przekształcony w przeznaczenie. Dzięki przeznaczeniu potrafisz wspaniale wykorzystać z góry przesądzone doświadczenia, tak więc w pewnych sytuacjach na twojej mapie jest miejsce na wolną wolę oraz wybór. I tutaj oczywiście, słuchajcie, możemy wejść w rozmowę na temat tego, czym jest przeznaczenie, czy ono jest ustalone z góry, czy my tym przeznaczeniem kierujemy,
czy my mamy właśnie tą wolną wolę, która tworzy naszą rzeczywistość. Tutaj możemy debatować, ale czytam to, co jest po prostu w książeczce i zabierajcie tylko to, co do Was przemawia. Teraz jest taki moment, stajesz w obliczu relacji bądź sytuacji, którą przynosi Ci los. To może być też to, tak? Bo ja miałam wrażenie właśnie, że to może się manifestować. To może się manifestować, to może być przeznaczone, tak? I to jest no karmiczne, czyli przeznaczone, bo nam się karma kojarzy z czymś negatywnym, ale tutaj mamy tą karmiczność i mamy też, że to, że karma została przepracowana i jest gotowość na to spotkanie. Czyli teraz jest taki moment, stajesz w obliczu relacji bądź sytuacji, którą przynosi Ci los. Sposób, w jaki na nią zareagujesz, poprowadzi Cię ku doskonałemu przeznaczeniu. Twój sprzymierzeniec może przybrać postać bratniej duszy, która zjawia się, aby uzdrowić serce i stać się Twym towarzyszem. Niewykluczone, że jako Twoje wyzwanie sprawia, że stajesz przed wewnętrznymi problemami, które muszą ulec zmianie, bowiem w przeciwnym razie nie będziesz w stanie wyrazić najwyższego dobra, a może los zsyła Ci sprzymierzeńca w postaci niesamowitego nowego projektu lub wyzwania w postaci nieudanej sprawy. Czyli coś się będzie pojawiać i teraz jak na to zareagujecie? Bez względu na to, z jaką postacią masz do czynienia, wszystkie stanowią doskonałą ekspresję losu, który zaprasza Cię ku Twojemu przeznaczeniu. Zwróć teraz uwagę na to, jak odsłania się Twoja mapa. I nie zapominaj o tym, że los tworzy mapę, natomiast przeznaczenie zostaje określone poprzez sposób, w jaki włączasz się w podróż. Dobra, i czytamy tutaj jeszcze, wybieramy sobie jeszcze przekaz od mistrza duchowego. Niektórzy z Was mogą być zachęcani do tego, żeby pisać, albo zrobić jakiś research, przebadać jakiś temat, poczytać o tym. I mamy idź za głosem serca. Pięknie. Święty Franciszek, czytamy przekaz. Święty Franciszek, 26. Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w swoim sercu. Karta wskazuje, że możesz zaufać swoim wewnętrznym pragnieniom. Jeśli nawet nie jesteś pewna, jaki to przyniesie skutek i jak się ujawni. Ta sytuacja wzywa Cię, byś był ufny i szczery wobec siebie. We wszechświecie Twoje potrzeby spotykają się z aprobatą, kontakty międzyludzkie ulegną. We wszechświecie Twoje potrzeby spotkają się z aprobatą, kontakty międzyludzkie ulegną poprawie, jeśli dokonasz życiowych zmian. I takie dodatkowe znaczenie karty, słuchajcie. Teraz już wiesz, co masz zrobić. Zaufaj swojej intuicji i podejmij odpowiednie działanie. Drugie. Twoje uczucia są trafne i uzasadnione. Trzecie. Jesteś przygotowany do przeprowadzenia istotnych i dobrych zmian w swoim życiu. Czwarte. Otrzymujesz prawdziwe niebiańskie przewodnictwo w postaci własnych uczuć i intuicji. Święty Franciszek z Asyżu przyszedł na świat w rodzinie zamożnego włoskiego handlarza odzieżą. Jednakże później zrzekł się swojego dziedzictwa na rzecz ascetycznej ścieżki rozwoju duchowego. Pracując w szpitalach jako wolontariusz i pomagając chorym, Franciszek zyskał naśladowców późniejszych franciszkanów. Wiele legend mówi też o jego umiejętnościach komunikowania się ze zwierzętami, więc może to też jest Wasza umiejętność. Dziś święty Franciszek jest patronem środowiska naturalnego i zwierząt. Wzywaj go na pomoc w sytuacjach, kiedy rodzina i przyjaciele nie rozumieją Twoich wyborów lub drogi rozwoju duchowego, a także w każdej sprawie dotyczącej zwierząt. I przed chwilą zobaczyłam 44:22. Słuchajcie, jedyneczki, to jest wszystko, co ja dla Was mam. Rzeczywiście tutaj natura też może być jakoś mocno z Wami połączona. Czy Wy czujecie połączenie z naturą? Także
Trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam za to, że tu byliście, że jesteście. Zapraszam na czytania indywidualne, zapraszam do wspierania mojego kanału poprzez linki BuyCoffee2 i PayPal. Trzymajcie się ciepło, zapraszam na raz kolejny, do usłyszenia. A teraz przechodzimy do dwójeczki. Dzień dobry, dwójeczki. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Słuchajcie, wyciągamy sobie 5 kart, być może więcej, zobaczymy, jak będę to czuć. No i będziemy sobie zadawać różne pytania. Dobrze, co chce powiedzieć dusza? Co chce powiedzieć Ci dusza? Co chce powiedzieć Ci dusza? Kolejne, czego nie widzę, czego nie widzisz, a dusza chciałaby, żebyś zobaczyła, zobaczył. Co jest do uzdrowienia? Co jest pięknego w tobie, a czego nie dostrzegasz? I jakie dary i talenty posiada twoja dusza? Dobrze. Dwójeczki. Słuchajcie, u Was bardzo mocno rzuca mi się kolor niebieski, więc kolor niebieski ma dla Was znaczenie albo może mieć dla Was znaczenie, może też jakoś być w tym momencie kojący, uzdrawiający, więc można sobie o tym kolorze poczytać. Taki niebieski, ale też no... morski, może być też morski, choć to czuję mniej. Dobra, pierwsze pytanie. Co chce powiedzieć Wam dusza? Słyszę coś takiego. Jesteś bezpieczny, jesteś bezpieczna, jesteś chroniony, chroniona. Jeżeli obawiacie się czegoś, jesteście w sytuacji, w jakichś, przepraszam, okolicznościach, które Was niepokoją z jakiegoś powodu, wywołują stres. Może stoicie przed jakąś niewiadomą, jest jakaś niepewność, to dusza chce Wam powiedzieć, że jesteście chronieni i że jesteście bezpieczni. Może też jesteście zachęcani do tego, żeby znaleźć dla siebie takie bezpieczne miejsce, czyli jeżeli potrzebujecie pobyć ze sobą, porozmawiać ze sobą, zagłębić się w siebie, odsunąć się na chwilę od świata, odsunąć się na chwilę od codzienności, to może warto znaleźć sobie takie miejsce, w którym się czujecie dobrze, bezpiecznie, komfortowo. Jesteście zrelaksowani, możecie odpocząć, zregenerować się. Można znaleźć sobie takie miejsce i też pozwolić sobie na to. Pozwolić sobie na taką przestrzeń w sobie, no i na taką przestrzeń w świecie fizycznym. Co ja jeszcze tutaj usłyszałam? Usłyszałam też takie słowa: jesteś gotowy, jesteś gotowa. Ja mam wrażenie, że tutaj byliście w jakimś procesie, budowaliście jakoś siebie, tworzyliście siebie, odkrywaliście siebie. I ja odczuwam jakąś gotowość. Może jest tak, że chcielibyście w pewnym sensie coś z tym zrobić, z tą nową wersją siebie. Czujecie, że chcielibyście gdzieś podążyć. Może nie do końca wiecie, gdzie. Może nie macie tej jasności.
ale ja odczuwam gotowość. Jest gotowość. I usłyszałam też takie słowo: zaczekajcie, jeszcze trzeba poczekać. Jeszcze jest jakiś czas oczekiwania. Ja mam wrażenie, że wy rozpoznacie to, w jakim kierunku macie pójść, co to oznacza, gdzie, z czym to się wiąże. Wy to zrozumiecie, to wam zostanie pokazane i wtedy ten ruch będzie wykonany. Może być też tak, że towarzyszy wam wilk w tym momencie, towarzyszy wam, przewodniczy wam, albo wilk ma znaczenie w waszym życiu, może jest waszym takim głównym duchowym przewodnikiem, być może macie do czynienia jakoś z wilkami, kochacie wilki. Tutaj pokazuje się wilk, możecie sobie o wilku przeczytać, poczytać, zapoznać się z wilkiem, tak? Zaprzyjaźnić się z wilkiem. Wilk to też instynkt, więc słuchajcie swoich instynktów, bo to ten instynkt może wam, ta jasność może przyjść w formie instynktu, to może być taki impuls, ale to będzie, za tym będzie szła jasność, klarowność. Mam wrażenie, że to będzie szybkie, że to będzie szybkie. Czyli tu może dojść do jakiegoś takiego ruchu dość szybkiego, czyli coś do was przychodzi, wy to widzicie, wy to rozumiecie, wy to jakoś interpretujecie i od razu jakby działacie. I nie ma wahania, nie ma wahania, takie działanie instynktowne w pewnym sensie. Dobrze, kolejne pytanie. Czego nie widzisz, czego nie widzicie, a dusza chciałabym, żebyście zobaczyli? Jeżeli czujecie się trochę w niemocy, jeżeli jest jakaś słabość, to dusza chce powiedzieć, że ta moc będzie się pojawiać, albo zachęca was do tego, żeby tej mocy poszukać. Czyli może tutaj jest takie odczucie, może czujecie się, nie wiem, ofiarami jakiejś sytuacji, może trochę zagubiliście się, nie wiecie do końca, o co chodzi, może czujecie się zagubieni w sobie. Ja tutaj mam takie odczucie takiego powolnego powstawania, małymi krokami. Powstawajcie małymi krokami, róbcie małe kroki, które mogą was, pomogą wam powstać. Nawet jeżeli nie wiecie do końca, co może wam w tym momencie pomóc, co może być w tym momencie takie wspierające, może czujecie jakiś bezsens, to nie rozmyślać nad tym aż tak bardzo, tylko próbować. Próbować różnych metod, które mogą wzbudzić w was to życie, pobudzić was do życia. Może zrobić coś, co lubicie. Może zrobić coś, co sprawia wam przyjemność. Może porozmawiać z kimś, z kim lubicie rozmawiać. Może posłuchać czegoś, co lubicie słuchać. Muzyka tu mi się pojawiła. Może muzyka ma dla was takie kojące, ma na was kojący wpływ. Małymi kroczkami pomagać sobie w powstawaniu. Okej? I te małe kroczki zaprowadzą was do tej mocy. Może to takie być. Znowu pokazuje mi się tak, pokazują mi się u was 2 miesiące. Marzec, w marcu może nastąpić jakiś konkretny krok do przodu, ale pokazuje mi się też sierpień. I teraz, może przeżywacie jakąś stratę, doświadczacie jakiejś straty. Pozwolić sobie na doświadczanie tego. Nawet chcę powiedzieć, patrzeć na to, jak to odchodzi. Ja wiem, że to może być bolesne, bo odczuwam w tym momencie ból, że to patrzenie na to, jak to odchodzi,
wywołuje ogromny ból. Ale niesie to też jakiś aspekt uzdrawiający. To może być dla kogoś albo dla niektórych z Was. Może trzeba pozwolić czemu odejść. Mnie ta karta często kojarzy się z takim, z odchodzeniem, dlatego że te piórka spadają w dół i ja często tutaj widzę energię kogoś, kto patrzy na te spadające pióra, czyli na to, jak coś odchodzi. I czuję taką bezsilność, że trochę nie wiem, co z tym zrobić, trochę nie wiem, jak jeszcze o to zawalczyć. Może to odchodzi i dlatego jest to poczucie takiej bezsilności. I myślę, że tutaj warto odnaleźć akceptację. Akceptacja. Wytrwajcie w tym. Wytrwajcie w tym. Teraz czuję w tej karcie mocy wytrwanie. Wytrwaj w tym, co jest trudne. Cokolwiek to może dla Was oznaczać. To doświadczenie może być trudne, ale wytrwaj w tym. Co jest do uzdrowienia? No i to jest bardzo ciekawe, dlatego że słuchajcie, jak ja wyciągnęłam tą kartę, to usłyszałam słowo moc. Czyli uzdrawia się wasza moc, albo uzdrowienia wymaga wasza moc, czyli gdzieś ta moc się zagubiła. Z jakiegoś powodu, może było dużo trudności, może było dużo przeszkód, może było dużo blokad, może było dużo takich bolesnych doświadczeń, może była jakaś ciężka sytuacja i teraz słuchajcie, to mógł być długi czas i ja mam wrażenie takiego zmęczenia. Jest po prostu zmęczenie, wypalenie. I tutaj pozwolić sobie na odpoczynek. Może dlatego też jest to słowo zaczekaj. Zaczekaj, aż się wzmocnisz, aż się zregenerujesz, aż nabierzesz sił. Bo ten proces, słuchajcie, ten proces, w którym byliście, on służył budowaniu tej nowej stabilności. I to też jest. Może tego jeszcze nie czujecie, ale to już jest, tylko to się stabilizuje, to się utrwala, to się ugruntowuje. I żeby to mogło się zadziać, to potrzebne jest to zatrzymanie. Po tym trudnym czasie potrzebne jest zatrzymanie, żeby organizm mógł się zregenerować, nie tylko tak fizycznie, bo ja tutaj też odczuwam takie osłabienie fizyczne. Ja nie mam może sił emocjonalnych, mentalnych, żeby coś pchać do przodu. Nie mam w sobie tej iskry w tym momencie, ale nie mam też sił fizycznych, dlatego że ten proces był trudny. On wymagał dużo energii. Teraz ta energia potrzebuje regeneracji. Dlatego jest ten czas zatrzymania, ok? To się uzdrawia. Uzdrawia się ta moc, ona się odbudowuje. Ja mam takie wrażenie takiej małej kuleczki, która będzie się powiększać, która będzie nabierać kolorów, która będzie nabierać masy, ale również lekkości. Ona będzie ekspansywna w pewnym sensie. Wasza moc. I tutaj może potrzebujecie właśnie jeszcze jakiegoś czasu na regenerację, bo wasza moc jest uzdrawiana w tym momencie. I niewykluczone, że nastąpi ruch, czyli będziecie czuć znowu tą siłę woli, chęci do życia, chęci do działania właśnie w marcu. Nie wykluczam tego, że przyjdzie do Was jakaś możliwość, jakaś szansa i Wy pójdziecie w stronę tego. Tutaj otwiera się nowa podróż przed Wami i nie wykluczam tego, że to będzie też podróż taka geograficzna, związana z jakimś przemieszczeniem się, ok? Tutaj jest gotowość, tu jest gotowość na nową podróż, ale na razie jest okres, że tak powiem, rekonwalescencji.
I oczywiście, jak mówię, marzec, to nie trzymamy się tych ram czasowych aż tak mocno, bo ta czasówka jest bardzo indywidualna i może ulec zmianie. Kolejne pytanie, co jest pięknego we mnie, a czego nie dostrzegam? No i aż się uśmiechnęłam, jak wypadła ta karta. Słuchajcie, radość jest w Was piękna. Radość. Naturalny strumień radości. Pozytywnej energii. Światła. I w tym momencie może tego w sobie nie widzicie. Bo to jakoś może przygasło, zgasło. Znowu gdzieś się zagubiło, ale to cały czas jest. To cały czas jest. I chcę nawet powiedzieć, słuchajcie, że nawet jeśli czujecie się tak, to ta radość, która w Was jest, może jej nie pokazujecie na zewnątrz. Może się nie śmiejecie tak często, może się nie uśmiechacie. Może czujecie się, nie wiem, zasmuceni, spustoszali, zmęczeni. Nawet jeśli się tak czujecie, to i tak ta radość jakoś z Was emanuje. Mamy tutaj ten kolor niebieski. Niezależnie, czy Wy to pokazujecie na zewnątrz, czy czujecie się tak, ta radość we Was jest tak silna, że ona emanuje na zewnątrz, że to jest wyczuwalne przez innych. Może nie w formie takiej radości, która jest związana właśnie, którą my często łączymy na przykład ze śmiechem, ale pewne ciepło energetyczne, łagodność, empatia. To światło jest wyczuwalne na zewnątrz. Okay. Tutaj może też się uzdrawiać czakra podstawy i czakra serca. I czakra serca. No i jakie dary i talenty posiada Wasza dusza? No i tutaj właśnie serce. Otwarte serce, otwartość serca, widzenie sercem. Docieranie do prawdy poprzez właśnie energię serca. Macie bardzo silne serce, bardzo silnie czujące serce. Serce Wam podpowiada, serce Wam podpowiada prawdę. Jeżeli doświadczacie jakiejś sytuacji, jakichś okoliczności, jesteście z kimś w rozmowie, to Wy czujecie jakby więcej. Może macie ogromną wrażliwość na takie energie subtelne. To, co dociera poprzez słowa, dociera poprzez słowa, ale Wy też czujecie coś innego. Czujecie, widzicie więcej. U Was jest bardzo aktywne, macie bardzo aktywne serce. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, czy nie? Macie bardzo aktywne serce, bardzo dużo odbieracie sercem i przekazujecie sercem. To jest oczywiście też połączone z empatią, z takim głębszym zrozumieniem, docieranie do prawdy, przedzieranie się poprzez iluzję. Ufajcie temu, co czujecie. Ponad wszystko inne. Ok? To nie chodzi o to, żeby za tym ślepo podążać, bo odczuwamy i później to jakby konsultujemy ze sobą w pewnym sensie, tak? W pewnym sensie też sprawdzamy, skąd to uczucie pochodzi, ale jeżeli czujecie, że to, co się pojawia w sercu, jest czyste, czujecie w tym czystość, to jest jakby niezaburzone, to się da odróżnić, skąd pochodzi ta komunikacja i czym ona jest, to warto tego słuchać. Serce Wam coś podpowiada wbrew logice i warto tego słuchać. Czyli ogromna umiejętność pracy szeroko pojmowanej sercem. Silne serce, mocne serce, czujące serce. Czujące serce. A w tej karcie to jest też połączone ze sobą. To jest połączone z taką energią dziecka. Pewna niewinność i czystość, która pozwala Wam na widzenie czysto.
Widzicie poza. Ok, macie taką umiejętność też widzenia drugiego człowieka. Nie to, co jest pokazywane na zewnątrz, nie to, co jest maską, nie to, co jest jakoś przykrywane. Jakby wasze serce dociera do tej prawdy. Ok? Przedziera się przez te wszystkie iluzje. I myślę też, słuchajcie, że sen jest dla was ważny. Sen może być dla was ważny. Śnienie, w snach możecie otrzymywać komunikacje, możecie otrzymywać informacje. Sny mogą być dla was jakieś znaczące, symboliczne. Może dzieją się jakieś spotkania w czasie snu. Może wy coś przekazujecie w czasie snu, coś komuś, jakoś gdzieś wędrujecie, albo będziecie czegoś takiego doświadczać. Możecie doświadczyć w niedługim czasie spotkania we śnie z kimś, kto jest drogi waszemu sercu. Dobrze, dwójeczki. Na sam koniec wyciągamy sobie kartę z mądrości, mądrość ukrytych królestw. Słuchajcie, dwójeczki, mam wrażenie też, że uczycie się właśnie w tym momencie słuchać waszego serca i to jest w takiej energii wyciszenia, medytacji. Medytacja też może być dla was pomocna. Macie ogromną umiejętność też przynoszenia radości innym. Pojawia mi się nie tylko wilk, ale również lis. Oraz energia ryby zodiakalnej, czyli właśnie intuicja, empatia, opiekuńczość, łagodność. Wasza energia przynosi innym radość i to jest naturalne. To jest tak, jak wchodzicie do jakiegoś pomieszczenia i nagle atmosfera staje się lżejsza. Wnosicie światło do przestrzeni. Tutaj też słyszę to zaczekaj. Jeżeli gdzieś czujecie, że chcecie, gdzieś jesteście wyrywani, porywani, coś was porywa, to jeszcze słyszę zaczekaj z jakiegoś powodu. Mam też wrażenie, że może ktoś dostrzec was i wasz potencjał. Może chodzić o miłość, ktoś dostrzeże was i zainteresuje się tutaj wami właśnie w taki sposób no, uczuciowy, ale może być też tak, że ktoś zobaczy wasz potencjał, nie wiem, w czymś. Tutaj dość mocno pojawiły mi się takie zawody, nie zawody, no zawody artystyczne. Nie wiem, dlaczego jak powiedziałam o zawodach, to przyszły mi do głowy takie zawody sportowe. Ale chodziło mi o zawód, o wykonywaną pracę. Takie zawody właśnie. No i widzicie, zgubiłam. Zawody artystyczne, kreatywne. Taniec. Pojawił mi się taniec. Ale dobrze. Macie w duszy lekkość. Nawet jeśli ta lekkość na chwilę się zatraciła, to macie w duszy lekkość. Widzę też uszy. Uszy, więc może słuchanie jest ważne, jasno słyszenie, może otrzymujecie informacje poprzez jasno słyszenie, ale też dekoracja uszu, czyli nie wiem, kolczykowanie, wszelkiego rodzaju kolczyki. Może zwracam się do kogoś, kto lubi kolczyki. No i zobaczcie to, tancerka spirali, kręta droga, percepcja. Coś takiego pojawiło się u was, czytamy. Tancerka spirali.
Czekajcie, gdzież jest 37? Numer 37. Nie. No cóż to jest? Poczekajcie, bo się pogubiłam. No, strona 37. No to o co chodzi? Aha. Słuchajcie, dobrze. Tancerka spirali porusza się we własnym rytmie i kroczy w takt muzyki, którą usłyszeć może tylko ona. Zabiera cię na wijącą się krętą drogę. Zapewnia, że to, co odczuwasz jako komplikacje, stanowi tak naprawdę biegnącą w górę spiralę. Percepcja, 8 mieczy, percepcja. Jak widzisz rzeczy? Jak widzisz to, co cię otacza? Jak widzisz sytuację? Percepcja. Percepcja jest wszystkim. Nie stawiasz kroków do tyłu, ale kręcisz się w kółko i kierujesz w górę. Tancerka spirali mówi, że pocieszenie może ci przynieść świadomość, iż kroczysz drogą sukcesów, przygód i przeżyć. Idź za tancerką, bowiem ona tańczy na magicznej drodze. Ja bym powiedziała, że wasza dusza jest tancerką, czyli wsłuchajcie się w taniec waszej duszy. Tak? To. I wykonujcie ruchy tak płynnie, w zgodzie właśnie z tym tańcem, z tym, co was porusza. Jeśli twoje pytanie dotyczy relacji pomiędzy dwiema osobami, nie przestawaj tańczyć, a nim się obejrzysz, zdarzy się coś nieprawdopodobnego. Teraz dobrze jest pozwolić, by to ktoś inny zaczął prowadzić. Niech inni wiedzą, że jesteś osobą otwartą. Nigdy nie zapominaj, że związki to zwierciadła. One pokażą ci przeszłość, teraźniejszość i potencjalną przyszłość. Wszystkie relacje mają swoje przeznaczenie. Każda osoba to święty nauczyciel, który dzieli się z drugim cennymi lekcjami, nawet jeśli wydaje się, że każdy z was dwojga tańczy w zupełnie innym kierunku. Nie ma niedoskonałych kroków. Tancerka spirali to przypomnienie, że prawdziwa droga przeznaczenia rzadko bywa prosta. Wyzwanie. Sprawiasz wrażenie, jakby brakło ci tchu, kiedy podążasz w złą stronę. Niekiedy jesteś tak bardzo pochłonięty tańcem do własnej melodii, że nagle okazuje się, iż nie nadążasz za innymi. Być może właśnie teraz nadszedł moment, by przegrupować się, usiąść i odpocząć przez chwilę, dopóki rytm znowu nie wezwie cię do tańca. Tancerka spirali jest łagodną istotą, zatem uspokój się i wiedz, że nigdy nie przestaną cię kochać. Jeśli twoje pytanie dotyczy relacji z drugą osobą, nie bądź teraz zbyt stanowczy. Nadszedł czas na to, żebyś się otworzył. Pozwól, by ktoś inny poprowadził i pokazał ci swój prawdziwy charakter. Jednocześnie jednak bądź czujny i nie pozwól sobą manipulować. Jeśli przesiedzisz ten taniec, obserwując go z boku, ujrzyj wyraźnie swoją sytuację. I oczywiście zabierajcie tylko to, co do was przemawia. Jeszcze wyciągamy przekaz od mistrza duchowego. Mistrza duchowego. Słuchajcie, mam takie trzy zwierzęta. Wilk, lis i lew. I lew. Gest pojednania. No coś podobnego pojawiło się w czytaniu numer jeden. Poczekajcie, bo wyszło słońce. A propos światła. Wyszło słońce, zrobiło się ciepło. Gest pojednania. Czytamy. Pani białego bizona. Piękne. Gest pojednania, zobaczmy. Ta karta zwiastuje rozwiązanie sporu lub nieporozumienia. Uwikłani w tą nieprzyjemną sytuację są gotowi przebaczyć i zapomnieć. Staraj się dostrzec punkt widzenia innych, co zmiękczy nawet najtwardsze uczucia. Gdy do tego dodasz współczucie,
Moc uzdrawiającej miłości sprawi, że harmonijnie zostaną zaspokojone potrzeby wszystkich zaangażowanych. Szczegóły rozwiązania tej sytuacji pozostaw bezgranicznej mądrości ducha. Dodatkowe znaczenie karty. 1. Bądź skłonny wybaczać. 2. Okaż współczucie wszystkim związanym z tą sytuacją, również sobie. 3. Przyjmij przeprosiny. 4. Zauważ komiczność tych okoliczności. No właśnie. Jak ty to widzisz? Pani Białego Bizona to wieszczka, która ukazywała się Indianom plemienia Lakota. Chcąc zwiększyć moc ich modlitw i utworzyć pomost między ziemią a niebem, przybierała postać Indianki ze specjalną fajką. Odchodząc z plemienia, stała się bizonem o różnych barwach, co miało podkreślić jedność ludzi wszystkich ras. Obiecała, że będzie powracać, aby czuwać nad jednością i pokojem na ziemi. Narodzenie się Białego Bizona zapowie jej powrót. Wzywaj Panią Białego Bizona, aby zapewnić harmonię w swoich relacjach z innymi i pokój na świecie. Tutaj bardzo mocno do mnie przemawia też, słuchajcie, ten pokój na świecie, bo ja odczuwam taką dużą energię, ogromną energię i czuję to, co mówiłam, tą czystość i biel mi się pojawia. Więc kolor niebieski, ale on będzie szedł w stronę białego. Podnoszenie wibracji swoich poprzez to wpływanie na podnoszenie wibracji świata, ale też właśnie być może jakaś praca szeroko pojmowana, zrozumiana właśnie z tym pokojem na świecie, również szeroko pojmowanym. Takie głoszenie pokoju, głoszenie dobrej nowiny, niesienie tego światła, to jest to, to jest to. Niebieski, błękit, biel. No i ten bizon na końcu naprawdę mnie jakoś tak ujął moje serce i mam wrażenie, że ten bizon jest dla Was wszystkich. Biały bizon i on może jakoś Wam towarzyszyć w najbliższym czasie, ale chcę nawet powiedzieć w najbliższych latach. A poza tym te zwierzątka, i to już mam wrażenie indywidualnie do Was, wilk, lis i lew. No dobrze, z tym Was zostawiam, moje drogie dwójeczki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za Waszą obecność. Zapraszam Was do czytań indywidualnych. Zapraszam Was również do wspierania tego, co robię poprzez linki Buy Coffee lub PayPal. Z góry Wam serdecznie dziękuję. Cudownego dnia Wam życzę. A teraz przechodzimy do trójeczki. Trójeczka. Trójeczki. Dobrze. Nie tu, tylko tu. Trójeczki. Tutaj sobie postawimy pudełeczko. Dzień dobry, trójeczki. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Słuchajcie, wyciągamy sobie 5 kart. Jeżeli będzie taka potrzeba, to wyciągnę więcej i będziemy zadawać pytania. Pierwsze pytanie, co chce powiedzieć Ci, Wam dusza? Czego nie widzę, a dusza chciałaby, żebyś zobaczył, zobaczyła? Co jest do uzdrowienia? Co jest pięknego we mnie, a czego nie dostrzegam? Jakie dary i talenty posiada moja dusza?
Dobra. Mam nadzieję, że nie zapomnę tego, co mi się pojawiało w międzyczasie. Słuchajcie, moje drogie trójeczki. Pierwsze pytanie. Co chce powiedzieć Wam dusza? Usłyszałam coś takiego. Dajcie się ponieść. Pozwólcie się unieść do góry. I przy tej karcie, pozwólcie, zobaczcie, to jest to samo. Tu mamy te żółte parasole, tu mamy ten magiczny pył, a tu mamy żółte motyle. Słuchajcie, kolor żółty ważny dla Was. W tym momencie, czy w najbliższym czasie, albo macie jakiś związek z kolorem żółtym, lubicie kolor żółty, kolor żółty. Dajcie się ponieść, dajcie się unieść. Ja tutaj widzę tą postać, która unosi się do góry. Magii, lekkości, jakiejś inspiracji. Ja mam wrażenie, że wy odczuwacie w sobie jakąś taką nową energię, albo ona pojawi się wkrótce i jest w tej energii lekkość. Może to jest coś, co odkrywacie. Może się trochę obawiacie, bo może przyzwyczailiście się do ciężkości. I ta lekkość jest czymś nieznanym, trochę nawet takim niekomfortowym. Pięknym, ale niekomfortowym. Przynajmniej na razie, bo ja mam wrażenie, że jak pozwolicie się czemuś unieść, albo pozwólcie temu, żeby Wasza magia unosiła się do góry, wypuszczajcie ją do świata. Bo jak Wy zaczniecie unosić się do góry, albo wypuścicie tą magię do świata, to poczujecie w sobie takie, wiecie co, ja chcę powiedzieć, takie giglanie w sercu, giggle, takie łaskotki w sercu czuję. Będziecie czuć taką radość, taki entuzjazm. Tak. I usłyszałam też z nadejściem wiosny i zobaczyłam jaskółki, więc w ogóle ptaki będą dla Was ważne. Ptaki. Ptaki. I jeleń. Myślę, że jeleń będzie Was prowadził. A jeleń towarzyszy, jeleń zachęca do tego, żeby podążać za swoim sercem. Jeleń zachęca do tego, żeby odkrywać swoje umiejętności i talenty i żeby nie bać się dzielić tym ze światem. Będzie Wam towarzyszyć jeleń, ale też widzę ptaki, czyli mogą do Was docierać informacje, wiadomości, bo ptaki to są, bo ptak to posłaniec, tak? Czyli dajcie się, uwolnijcie swoją duszę. W pewnym sensie dusza was zachęca do tego, żebyście ją uwolnili, czyli żebyście uwolnili ten potencjał. Ja to odczuwam w taki sposób, że jest w was nagromadzona jakaś energia i ona chce ulecieć i trzeba jej na to pozwolić, wyrazić to. Wydobyć to z siebie, uwolnić to z siebie, ale to jest takie lekkie, radosne. Choć często bywa tak, że jak wydobywamy z siebie jakiś ciężar, to z tym się wydobywa też potencjał. Tak, ten magiczny pył. Uwolnijcie magię swojej duszy. Mówi do Was dusza. Czego nie widzę, a dusza chciałabym, żebym zobaczyła. Zbyt dużo myśli, które pochodzą z różnych kierunków. I one jakoś rozpraszają, wprowadzają zamęt, wprowadzają konflikt. Myślę, że na te myśli może trzeba pozwolić, bo one będą.
tylko żeby one się nie zatrzymywały, bo ja mam wrażenie, że one się zatrzymują i jakoś kłują, jakoś doskwierają, jakoś nawet no właśnie krzywdzą w pewien sposób, wywierają nacisk. A ja czuję tą duszę. Tutaj teraz się głaszczę w okolicy serca. Słuchajcie, nie głową, a sobą. Nie głową, a sobą słyszę. Czyli nie działania z głowy, tylko z inspiracji. To, co się pojawia w Was. Nie bójcie się wyrażać tego, co jest w Was. Tak, jakbym chciała wyrwać swoją pierś do przodu. Ja tak to czuję. Wasza pierś się wyrywa do przodu, a mam wrażenie, że wystawiacie opór i to jest związane z myślami. Druga rzecz, która przychodzi mi przy tej karcie, to jest to, że może jest zbyt duża ingerencja innych osób, czyli gdzieś podświadomie kierujecie się może czyimiś opiniami, radami, wskazówkami, jakąś oceną, czyimś zdaniem, czyimiś oczekiwaniami i nawet nie wiecie o tym. Trochę tak, jakbyście stawiali innych przed sobą w taki niezdrowy sposób. I trochę żyjecie według oczekiwań innych, a nie według oczekiwań swoich. I to trochę tłamsi tą waszą magię, mam wrażenie. To ją zamyka w jakimś pudełku. To ją jakoś ogranicza. I czuję, że wasza dusza chce wam powiedzieć, żeby się z tego wyswobodzić. I ja już w tej energii trzech buław czuję to wyswobodzenie się. Stoicie w wolności, stoicie w swojej mocy, stoicie z takim głębokim oddechem i to wy tutaj podejmujecie decyzję, tak jakbyście sobie pozwolili na swoją własną przestrzeń. Na swoją nieograniczoną przestrzeń. Oddalacie się od tego, co reprezentuje ta karta. I może nawet to jest taka rada dla was, żeby odsunąć się trochę od tego, co mówią inni. To nie chodzi o to, żeby tego nie słuchać. Możemy słuchać opinii innych, rad innych. Czasem jest nam to potrzebne, żeby zobaczyć coś z boku. My nie potrafimy na siebie patrzeć z boku, prawda? Z szacunkiem wysłuchać tego, otworzyć się na to, ale na końcu, słuchajcie, zawsze wszystko konsultować ze sobą. Pozwólcie sobie na przestrzeń dla siebie i zapytajcie siebie, czego ja chcę. Czego ja chcę? Czego właśnie chce moja dusza? Co pochodzi z mojej głębi? Tak? Pozwólcie sobie na tą swobodę. Myślę, że będziecie podejmować jakąś decyzję wkrótce. Do marca, to jest powtarzająca się tutaj w tych czytaniach i nie tylko w tych czasówka. Oczywiście nie trzymamy się sztywno tych czasówek, ale tutaj mam wrażenie, że może być jakaś decyzja, może jesteście w jakimś procesie właśnie pewnej ciężkości zatrzymania, bo poszukujecie jasności i może trzeba będzie puścić ten statek wolno, czy zastanawiacie się nad tym, czy wy ten statek chcecie puścić wolno, czy wy ten statek chcecie zabrać ze sobą. Ta decyzja, też to rozumienie przestrzeni pewnej będzie się odbywać właśnie w takiej przestrzeni odczuwania przez Was pewnej wolności i swobody, na którą sobie pozwolicie. Na którą sobie pozwolicie. Dobrze, kolejne pytanie. Co jest do uzdrowienia? Do uzdrowienia mogą być tutaj jeszcze sprawy z dzieciństwa, jakieś nierozwiązane sprawy z dzieciństwa, jakieś rany, mechanizmy, wzorce, które przyjęliście. Może trzeba jeszcze do tego dzieciństwa powrócić, popatrzeć na to dzieciństwo, popatrzeć tak trochę, jakbyście patrzyli na film. Poobserwować to, powyciągać wnioski.
I poszukać, to znowu się pojawiło we wszystkich czytaniach, poszukać takiej energii, może wybaczenia, jeżeli wybaczenie jest potrzebne, może jakiegoś głębszego zrozumienia, może jakiegoś pojednania. Wyjść do tego z taką otwartością i z chęcią poszukania harmonii w tym. Może być też tak, że uzdrowienia wymaga jakaś sytuacja z przeszłości. Ja mam wrażenie, że ta sytuacja jakoś się zakończyła. Ona nie jest tak fizycznie obecna we waszym życiu, ale jakoś odczuwacie jej obecność. Może pojawia się często w waszych myślach, może jak myślicie o tej sytuacji, to czujecie w sobie no jeszcze jakiś dyskomfort, blokadę. Nie ma takiej neutralności. Może trzeba do tej sytuacji powrócić i jeszcze popracować z tą sytuacją, żeby ją uzdrowić. Cokolwiek to oznacza, bo czasem to robimy po prostu tak energetycznie, w tej przestrzeni energetycznej, a czasem to wymaga takiej fizycznej obecności. Może być tak, że uzdrowienia wymaga, nie wiem, jakaś sytuacja konfliktowa. Może jesteście w konflikcie z kimś, z rodziny, z kimś, kto jest wam bliski, przyjaciel. To może jeszcze wymagać uzdrowienia i uzdrowienia wymaga komunikacja. Usłyszałam tutaj słowo komunikacja. Albo komunikacja jest kluczowa. Może ta sytuacja, która wymaga uzdrowienia, wymaga właśnie takiej jasnej, czystej, precyzyjnej komunikacji. Może wymaga powiedzenia czegoś, może wymaga wymówienia jakiejś prawdy, może wymaga wyjaśnienia czegoś. Komunikacja, czysta i klarowna komunikacja. Ale w ogóle uzdrowienie też, uzdrowieniu ulega może komunikacja, wasza komunikacja, czyli to, jak się komunikujecie ze światem. To, co pochodzi od was i jest jakoś wyrażane światu w jakiejś formie. Może to nie jest jeszcze do końca takie sprawne. Może to jeszcze wymaga jakiejś praktyki. I znowu tutaj bym się zatrzymała na chwilę. Czuję jakby zatrzymaj się. Pomyśl o intencji. Może czystość intencji, wypracowanie czystości intencji. Jeżeli ja coś przekazuję z czystością, z czystą intencją, klarownie, to świat to odbiera i może na to zareagować. Jeżeli ode mnie pochodzi energia rozproszona, chaos, konflikt wewnętrzny, to świat to też odbiera i to mi pokazuje na zewnątrz. Więc tutaj uzdrawiana jest może czysta komunikacja, czysta intencja, takie precyzyjne określenie swoich pragnień, marzeń, celów, ambicji. Precyzja. W ogóle precyzja słyszę, więc może jest potrzebna precyzja w czymś? Większa precyzja, większe zwrócenie uwagi na szczegóły? Ale tutaj też widzę pisanie, może to jest dla kogoś lub dla niektórych z was, pisanie, ale nie tylko pisanie, to może być pisanie albo mówienie, praca ze słowem i to może ulegać uzdrowieniu, może słowo precyzyjne, to jak to, co komunikuje, czyli na przykład słowa, które padają, czy one mają jasny przekaz i w jaki sposób przekazuje, w jaki sposób komunikuje. Czy to znowu jest czyste, klarowne? Jaka intencja za tym idzie? Tutaj może nad tym trzeba trochę popracować i to zatrzymanie się może być pomocne. Zanim coś zakomunikujesz, może zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, czym to będzie. Dobieraj słowa precyzyjnie, a za tym też pójdzie energia i na odwrót.
czystość przekazu. I jest uzdrawiana harmonia. I tutaj, słuchajcie, w odzyskiwaniu harmonii może Wam pomóc powrót do pięknych wspomnień. Czyli patrzcie też na to, co było piękne, na przykład w dzieciństwie, w danej sytuacji. Może nie tylko na to, co zabolało, ale na to, co było piękne, na to, co było świetliste, na to, co było radością, na to, co było uśmiechem, na to, co było wzruszeniem. Ok? I w odzyskaniu harmonii może Wam też pomóc przebywanie w naturze. I ugruntowywać się, ugruntowywać się. Przychodzi mi do głowy takie zdanie: Wasza dusza jest jak latające balony albo unoszące się do góry balony. To jest ciekawe, tak jakby ta dusza była w pewnych częściach. Czyli tak jakby ona, ja odczuwam taką ogromną energię, słuchajcie, taką, pokazuje mi się taka ogromna energetyczna przestrzeń pewnej lekkości, ale w ramach tego jest też jakby taka fragmentaryczność, która jest przekazana przez te balony. I to nie chodzi o to, że dusza jest sfragmentowana, żeby mnie źle nie zrozumieć, tylko jakby ona tworzy jakby takie skupiska energetyczne. Czyli w ramach tej szerszej przestrzeni energetycznej ta dusza jakby tworzy takie skupiska energetyczne. Tak ja to widzę. Ładne. Dobrze. Słuchajcie. Idziemy dalej. Kolejne pytanie. Co jest pięknego we mnie, a czego nie dostrzegam? Piękna jest lekkość, którą macie w sobie i ona się objawia poprzez taką pewną frywolność, taką zabawę, może jakąś kreatywność, ruchliwość. Może jest w Was wszędzie dużo. To jest w Was piękne. Może Was to nieraz uwiera, może Wam to doskwiera, może nie zawsze to lubicie, może inni nie zawsze to lubią, ale to jest częścią Waszego piękna. Ta właśnie energia takiej, chciałabym powiedzieć, frywolności i ruchliwości pewnej. Odczuwam tak szybko poruszającą się energię. To ożywia przestrzeń w pewnym sensie. To ożywia to, co jest wokół. Ok? To jest w Was piękne. To może być też jakiś aspekt Was, który został zepchnięty w dzieciństwie. Może to było jakoś, nie wiem, krytykowane. Może rzeczywiście było Was wszędzie bardzo dużo no nie wiem, inni nie dawali sobie z tym rady, więc jakoś to było zamykane w pewnym sensie, blokowane, a to jest Waszym, to jest częścią Waszego piękna. Pomysłowość, słyszę, wyobraźnia, bujna wyobraźnia, pomysłowość. Widzenie rzeczy z inaczej. Widzicie rzeczy inaczej niż inni. Macie inną perspektywę. To jest ważne. Widzicie inaczej. Jesteście w stanie zobaczyć inaczej. I kreatywność, częsta inspiracja. Wy jesteście taką żywą inspiracją. Ja mam to związane z tą pomysłowością. W Was macie bardzo bujną energię. W Was cały czas coś się dzieje. Ja odczuwam taki przepływ energii. Cały czas, cały czas, cały czas. Jeden pomysł, za chwilę inny pomysł, za chwilę jeszcze inny pomysł. Dopiero powiedziałam to, już mówię coś innego. Jest bardzo duża żywiołowość. I to jest Wasze piękno.
ta żywiołowość, to pobudza do życia. Ale tutaj, słuchajcie, bardzo mocno też widzę właśnie książkę i to pióro. Czyli nie wiem, zdobywanie wiedzy, odkrywanie, eksplorowanie, podróżowanie. Eksplorowanie poprzez czytanie, czyli widzę Was po prostu zdobywających informacje na różne sposoby. Książka tu jest metaforą pewną. Czyli tak jak mówiłam, zdobywanie wiedzy, ciekawość, ciekawość świata, ciekawość tego, jak się rzeczy dzieją, ciekawość zdarzeń, chęć uczestniczenia w różnych zdarzeniach, podróżowanie, ale też właśnie komunikacja i pisanie. Tutaj mi się przejawia bardzo mocno w tym czytaniu energia bliźniąt. Bliźnięta i trochę odczuwam lwa. Trochę lwa, trochę skorpiona. Ale też panna. I to już chyba jest Wasz dar bardziej, Waszym darem, bo to jest kolejne pytanie. Jakie dary i talenty posiada moja dusza? Słuchajcie. Pierwsze. Cały czas tworzenia jakiegoś nowego początku. Osiągniecie coś i już zaczynacie coś nowego. Budujecie też na ramach tego, co już osiągnęliście, czyli budujecie taką wieżę w pewnym sensie. Postawicie jeden klocek, za chwilę stawiacie kolejny klocek i z tego rodzi się coś wielkiego, możecie zbudować coś wielkiego. Ale nie tylko, w ogóle taka kreatywność cały czas robienie czegoś, tworzenie czegoś, kreowanie czegoś. Tworzenie czegoś, rozwijanie czegoś. Już jest jakiś pomysł, to wy robicie ten pomysł jeszcze lepszym. Już coś istnieje i wy z tego tworzycie jeszcze coś nowego. Bardziej tutaj czuję, bo w którymś, albo w jedynce, albo w dwójce pojawiło się coś podobnego, chyba w jedynce, że możecie stworzyć coś z niczego, a u was bardziej odczuwam, że wy już macie coś i z tego tworzycie. Na bazie tego tworzycie coś nowego. Tak ja to czuję. Takie rozwijanie. Bardzo duża umiejętność posługiwania się pieniądzem. Taka obrotność, nie tylko w pieniądzu, ale w ogóle taka obrotność w życiu. To jest Wasz dar i talent i umiejętność. Możecie być bardzo dobrze w handlu. Ale już tak trochę z innej beczki. Jesteście bardzo wytrwali na ból. Ogromna wytrwałość na ból. I ogromna wytrwałość na dźwiganie czyichś ciężarów. Może być tak, że bierzecie na siebie czasem nie swoje sprawy i to może Was obciążać. Jeżeli tak jest, to zwróćcie na to uwagę, ok? Może to jest częścią waszego jestestwa w pewnym sensie, może robicie to dobrowolnie i świadomie, natomiast ważne jest to, żeby jednak umieć te ciężary zrzucać, żeby zauważyć, kiedy was to zaczyna obciążać. Ale może macie w sobie tą umiejętność, bo umiecie to transformować. Wypatrzycie zawsze, mam wrażenie, w stronę tego, co jest pozytywne. Widzicie to światełko w tunelu. Umiecie dostrzec ten dar w danej sytuacji. Nawet jeżeli ona jest ciężka, to wy potraficie pójść w stronę światła. Macie w sobie bardzo dużo wiary i nadziei. I potraficie się tym dzielić z innymi. Macie ogromną otwartość na świat i na to, co przynosi świat i życie. Potraficie wybrnąć z każdej sytuacji, potraficie wyczarować rozwiązanie, potraficie też oddać się w ręce świata w pewnym sensie. Macie ogromne zaufanie do świata i dajecie się ponieść tej energii. To jest trochę związane z tym takim duchem przygody. Dzieje się to, ale i to boli, i ja to widzę, ale ja widzę też w tym potencjał i otwieram się na to, gdzie świat mnie chce zabrać w tej podróży.
I im bardziej się na to otwieracie, tym więcej magii się dzieje wokół Was. I Wy tą magię, no właśnie, Wy tą magię ze sobą niesiecie w świat. Bo ta magia jest w Was. Potraficie znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji. Potraficie się też zatrzymać i opanować. Czyli pomimo tego, że macie bardzo dużo w sobie takiej ruchliwej energii, która może wywoływać jakieś takie impulsywne ruchy, trochę taka energia pakowania się w kłopoty. Tak niechcący się wpakowałam w jakieś kłopoty, w jakąś sytuację, która teraz wymaga jakiegoś rozwiązania, wyplątania się. Trochę czegoś takiego odczuwam, ale Wy do tego podchodzicie z pewną lekkością. Natomiast macie też umiejętność, jeżeli sytuacja tego wymaga, to odnajdujecie w sobie powagę i opanowanie. I wtedy z tego, czyli tak, czasem znajdujecie rozwiązanie w sposób poprzez taką swoją kreatywność, która jest związana z tą ciekawością umysłu, eksplorowaniem, mak mi przychodzi do głowy tarotowy, eksplorowanie, eksperymentowanie, nie boicie się tego, nie boicie się podejmować ryzyka, ale czasem rozwiązanie przychodzi poprzez ujarzmienie tej energii, zatrzymanie się i popatrzenie na sprawy z pewnej perspektywy spokoju, opanowania i powagi. Myślę też, że jak ktoś Wam nadepnie na piętę, to pojawia się ta powaga. I wtedy stąd wypływa ten potencjał. Bardzo duża umiejętność zmiany sposobu myślenia, zmiany sposobu widzenia, zmiany sposobu postrzegania. Czasem zamykacie się w swojej własnej klatce, czasem sami sobie zapinacie, blokujecie skrzydła do latania. Czasem robi to otoczenie czy inni i słuchajcie, czasem nawet jest Wam to potrzebne. Bo czasem jest Wam potrzebne zatrzymanie, ale Wy sami z siebie może nie potraficie się zatrzymać sami z siebie i czasem dzieje się coś, co Was zatrzymuje. Czyli możecie mieć taką tendencję do zapędzania się. I jak się zapędzicie, to jest Wam trudno się zatrzymać i trochę zaczynacie gubić perspektywę. Może nawet zaczynacie gubić cel, z którym przyszliście gdzieś. Może zaczynacie gubić swoje marzenie w tym pędzie. I wtedy dzieje się coś, co Was zatrzymuje. Czyli tutaj widzę różne rzeczy. Czasem zatrzymuje Was, że tak powiem, energia wszechświata, bo to zatrzymanie jest potrzebne, nawet jeśli to widzicie jako uwięzienie. Czasem zatrzymują Was inni i tutaj może chodzić o to, że może inni energie otaczające Was blokują w Wasz potencjał i tutaj uczycie się rozpoznawania swojego potencjału i swojej własnej wartości. Uczycie się, jak wyjść z tej klatki iluzji, a czasem zamykacie siebie samych. I tu to może być związane albo z tym, że gubicie poczucie własnej wartości, na chwilę gubicie swój potencjał, to może być też związane z tym, że potrzebujecie odpoczynku w tym ciągłym pędzie kreacji. No, w tym ciągłym pędzie kreacji, ale to nie jest Wam straszne, bo Wy zawsze znajdziecie wyjście z sytuacji, zawsze odnajdziecie swój potencjał, zawsze odnajdziecie swoją energię i ruszycie do przodu. Jesteście w stanie przejść przez wszystko. Jest w Was ogromna wola rozwoju, doświadczania i ta ciekawość Was, to jest taka siła napędowa w Was. Ciekawość to jest siła napędowa w Was. I nieważne jakie zgliszcza, Wy zawsze powstaniecie. I mam wrażenie, że Wy dzielicie się tą taką wolą do życia z innymi. Dobra, trójeczki, na sam koniec wyciągamy kartę z
Mądrości Ukrytych Królestw. Zobaczymy, co nam się tutaj pojawi dla Was. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, bo powracamy do jedynki. Ale zobaczcie, przeczytam Wam dwie karty. Mamy Jastrzębi Książę i Drzewo Odpoczynku. Jedynka dostała Jastrzębi Książę, czyli tak jakby czytanie powróciło do jedynki. Jastrzębi Książę, 11. Tutaj mówiłam jeleń, ale też i ptaki, głównie jastrząb. Jastrzębi Książę niesie dobre wieści. Zjawia się w Twoim życiu, aby powiadomić Cię, że nadchodzi przesłanie, które pomoże Ci zamanifestować Twoje przeznaczenie. Oczekuj telefonu, listu, e-maila, rozmowy, słowem czegoś, co wskaże Ci kolejny krok w wędrówce ku najwyższemu dobru, bądź poinformuje Cię, iż dotarłeś na swej drodze do ważnego etapu. Jastrzębi Książę to także sprzymierzenie z duchowego porozumienia, tak więc bądź czujny, kiedy wydaje Ci się, że do Twego ucha dociera istotna wiadomość z radia, telewizji czy przypadkowo usłyszanej rozmowy nieznajomych. Duch wciąż z Tobą rozmawia. Słuchasz go? Otwórz się, a Duch przemówi do Ciebie i wskaże Ci drogę prowadzącą do dobrobytu w każdej sferze Twojego życia. I wyzwanie, które niesie ze sobą ta karta. Jastrzębi Książę wzywa, abyś zachował czujność i słuchał ostrzeżeń, które pojawiają się na Twojej drodze. Czy brniesz do przodu pomimo przestróg dotyczących kierunku, w jakim podążasz? Zapędzenie się? Czyżbyś nie chciał posłuchać swego wewnętrznego głosu? Zapala się czerwone światło. Zważ na jego przesłanie, kiedy Jastrzębi Książę pojawia się jako Twoje wyzwanie, informuje, że coś jest nie w porządku. Ale głowa do góry. On zawsze przybywa w odpowiedniej chwili tak, abyś mógł zrezygnować ze swych dotychczasowych pomysłów i zaczął od nowa. Duch chce dla Ciebie jak najlepiej. Czyli tutaj może warto zatrzymać się i przyglądnąć się swoim zapędom. Czy tam, gdzie zmierzacie, to jest ten kierunek? Co mówi Wasz wewnętrzny głos? Wsłuchać się w siebie. Bo my czasem w tym pędzie tracimy łączność ze sobą. I tracimy ten pierwotny, czyli może rozpoczynamy coś z jakąś myślą, z jakimś celem i w trakcie gubimy to. I drzewo odpoczynku, też ciekawe, bo mamy 11 i 22, drzewo odpoczynku. No właśnie, drzewo odpoczynku to znak dla Ciebie, żebyś przestał się koncentrować, planować i abyś się wyciszył. Symbolizuje pozostawanie w bezruchu oraz odprężenie. Kluczem do połączenia się z drzewem odpoczynku jest cierpliwość. Drzewo odpoczynku prosi, abyś zwolnił, usiadł wygodnie i podziwiał, jak rozkwitają pąki róż oraz jak ptaki żywią się na łące. Jeszcze nie czas, aby ruszyć dalej. Być może nie odpoczywasz tyle, ile powinieneś. Dlatego też drzewo odpoczynku zachęca do zachowania spokoju i kontemplowania dobrego losu, nawet jeśli sprowadza się to do błogosławieństwa, do błogosławienia chaosu w swoim życiu. To znak, aby pozwolić sobie o wszystkim zapomnieć, z wyjątkiem chwili spokoju. To jak życie w przestrzeni pomiędzy oddechami. Kiedy zjawia się drzewo odpoczynku, sygnalizuje, że na tę chwilę zrobiłeś wszystko, co byłeś w stanie zrobić. Nadszedł czas, aby się odprężyć i pozwolić, aby Twoja historia sama się rozwijała. Zasłużyłeś sobie na odpoczynek. Jeśli tak zrobisz, pojawią się niesamowite pomysły. Nie zapominaj o pradawnym porzekadle. Czynimy, nie czyniąc nic, a wszystko zostaje zrobione. Piękne. Czynimy, nie czyniąc nic, a wszystko zostaje zrobione. Czyli tutaj może być tak, słuchajcie, że jesteście zachęcani do tego, żeby zatrzymać się w jakimś pędzie. Albo może próbujecie coś rozwiązać na siłę, a to nie tędy droga. Zatrzymać się, odpocząć. Pozwolić działać wszechświatu. To mi też pokazuje pewną dynamikę Waszą. Czyli pędzicie, a później następuje odpoczynek. Pędzicie, a później następuje odpoczynek. Może tutaj właśnie potrzeba też takiego większego balansu. Czyli działać z większą celowością, a później pozwalać sobie też na odpoczynek. I jak już zadziałam, to zrobić przerwę i zobaczyć, co będzie się manifestować z tego działania. Tak?
większy balans pomiędzy energią męską działania i żeńską pozwalania. Może tutaj jest taka nauka. I jeszcze wyzwanie, jakie przynosi ze sobą ta karta. Drzewo odpoczynku w formie wyzwania prosi Cię o to, abyś się zastanowił, czy przez swoje zabieganie myślisz jedynie o stresie, w którym teraz żyjesz. Gdy jesteś zajęty i przepracowujesz się, stajesz się kimś, kto robi, a nie kimś, kto jest. To znak, abyś był ostrożny, gdyż w przeciwnym razie może się to skończyć takim wypaleniem. Uspokój się. Nadszedł czas na medytację i zrobienie sobie wolnego, bo inaczej popełnisz błędy, których możesz później żałować. Nie martw się. Wszystkie sprawy, z którymi starasz się sobie poradzić, nadal będą aktualne, kiedy będziesz gotów na to, aby ponownie ruszyć do przodu. Tylko wtedy osiągniesz jasność umysłu. Więc tutaj, słuchajcie, może jest potrzebny odpoczynek. Jeżeli tak czujecie, pozwólcie sobie na to. To może przynieść więcej równowagi w Waszym życiu, więcej rozwiązań i więcej pomysłów niż bycie w tym ciągłym pędzie. Ale oczywiście zabierajcie tylko to, co do Was przemawia. Na koniec jeszcze chcę chyba tą kartę od razu wyciągnąć. Ona jakoś do mnie przemawia dla Was. Dama podarunków, hojność, otrzymywanie darów, zatajanie informacji. Dobrze, zobaczmy, co to jest. Dama podarunków. Czy to jest? Nie, poczekajcie. To nie jest ta karta. To nie jest ta talia. Dobra. Przeczytajmy to, bo skoro to wyszło, też chce być przeczytane. 20. Długi przekaz. Dama podarunków nadchodzi z przesłaniem dotyczącym dziesięciny. Zostanie Twoim sprzymierzeńcem, o ile przyjrzysz się temu, w jaki sposób dajesz innym coś od siebie. Świat to Twoja świątynia. Aby zapewnić ciągłość przepływu, trzeba rozdać innym jedynie 10% swojego bogactwa. Jednak niekoniecznie musi chodzić tutaj o rozdawanie pieniędzy czy o działalność charytatywną, choć zgodnie z tradycją dziesięciny stanowiły dobre materialne. Dziesięcina, o którą prosi Cię dama, nie ma nic wspólnego z tym, co namacalne bądź materialne. Spójrz na wszystkich ludzi jak na ważne istoty w boskim planie i pokaż innym, że w nich wierzysz. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób traktujesz innych ludzi. Zważ na to, jak ich postrzegasz, nawet tych nieznajomych, jeśli w innych osobach Twoja wiara w innych ma większą wartość niż możesz to sobie wyobrazić. Gwarantuje ona Twój długoterminowy sukces. Nie zapominaj o tym, że możesz zatrzymać sobie jedynie to, co pragniesz dać. No właśnie, czyli tutaj też zwrócić uwagę na energię dawania i otrzymywania, na tą wymianę, tak? Im więcej dzielimy się ze światem tym, czym jesteśmy, tym więcej otrzymujemy. No i karta, przekaz od mistrza duchowego dla Was. Pokazuje mi się Archanioł Michał, więc może Archanioł Michał ma dla Was jakiś przekaz. I El Moria, dbaj o swoją energię. Poczekajcie. Jesteś osobą wrażliwą i przyjmujesz wiele energii od innych osób. Ta karta prosi, abyś się zatrzymał i wezwał El Moria i Michała Archanioła, no niesamowite, którzy pomogą Ci uwolnić się od złej energii. Są również w stanie oczyścić i podnieść energię innych ludzi, Twojego domu czy miejsca pracy.
po oczyszczeniu siebie poproś ich, aby chronili Cię przed kolejnymi intruzami. Proces ten nazywany ekranowaniem powinien być przeprowadzony jeden lub dwa razy dziennie. Można również nosić wisior z kryształu górskiego, który w razie potrzeby odgrywa rolę bufora dla negatywnej energii i zabezpiecza Cię przed jej przyjmowaniem. Czy przejmowaniem, czyli tutaj zwróćcie uwagę na swoją energię, ochraniajcie swoją energię, oczyszczajcie swoją energię, właśnie zwłaszcza jeżeli jesteście takimi ruchliwymi duszkami, bo zbieracie dużo, bo gromadzicie dużo i to potem może wpływać właśnie na wasze takie, na brak balansu w sobie, który może się objawiać poprzez rozdrażnienie czy poprzez wypalenie. Dodatkowe znaczenie karty. Poproś Michała Archanioła, aby przeciął toksyczne więzy łączące Cię z ludźmi lub obiektami. Drugie. Trzymaj się z dala od niezdrowych i trujących substancji, otoczenia lub relacji. Trzecie. Szanuj swoją wrażliwość. Czwarte. Myśl pozytywnie, aby Twoja energia była czysta i jasna. Piąte. Wyeliminuj chaos lub użyj feng shui do oczyszczania energii w swoim domu i biurze. I oczywiście zabierajcie tylko to, co do Was przemawia. I teraz trochę o mistrzu. El Moira żył w XIX jako Ranbir Singh, członek rodziny królewskiej Kaszmiru. Jego polityka koncentrowała się na zmianie prawa. Chciał uczynić je bardziej humanitarnym i sprawiedliwym. Pani Bławatska, założycielska towarzystwa teozoficznego, przebywała wraz z El Moira w Indiach i później po jego śmierci przekazywała światu jego przesłania. Wezwij El Moira, aby pomógł Ci chronić Twoją energię oraz utrzymać ją czystą i na wysokim poziomie. Poproś, aby zechciał Ci asystować w każdej prawnej i politycznej sytuacji. No i z tym Was trójeczki zostawiam. Tutaj pokazuje mi się czakra trzeciego oka, ale również odczuwam czakrę gardła, więc może te czakry się uzdrawiają, balansują. Również dla niektórych przynajmniej czakra korony i kolor fioletowy, ale też dla niektórych czakra podstawy i kolor czerwony. Czakra, wszystkie czakry mi się tutaj pokazują. Bardzo mocno też czakra splotu słonecznego. Kolor żółty to jest chyba. Dobrze, to jest wszystko dla Was trójeczki. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego, za Waszą obecność. Zapraszam na czytania indywidualne. Zachęcam też do wspierania mojego kanału poprzez linki Buy Coffee lub PayPal. Słuchajcie, to jest wszystko dla wszystkich. Dla wszystkich tych, którzy pojawili się tutaj i jeszcze się pojawią. Zapraszam Was oczywiście na kolejne czytanie. Jeszcze raz dziękuję Agnieszce za to czytanie dla Was, za tą rozmowę z duszą i dziękuję za piękne karty. Pozdrawiam Cię, Agnieszko, pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.